9 czerwca bieżącego roku parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy Zdroju zorganizowała drugi piknik rodzinny. W tym roku słoneczna pogoda sprawiła, że w niedzielne popołudnie na krynickim deptaku jeszcze tłumniej zgromadzili się uczestnicy piknikowej zabawy. Były liczne konkursy, pokazy sprawnościowe Państwowej Straży Pożarnej z Krynicy Zdroju, pokazy ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy, pokazy rycerskie Bractwa Rycerskiego Kasztelani Sądeckiej, pokazy kickboxingu i taekwondo, a na scenie publiczność mogła podziwiać występy zespołów młodzieżowych. W czasie pikniku swoje potrawy i przepisy prezentowała znana i lubiana siostra Anastazja.